Cześć kochani, nazywam się Magdalena i witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak możecie zauważyć, troszeczkę jestem niedokończona, ponieważ nie mam jeszcze pomalowanych rzęs, a tematem tego odcinka to piękne, gęste, długie rzęsy. Sztuczne rzęsy na pasku uwielbiam tylko i wyłącznie do zdjęć, do filmów, bo tak naprawdę one robią ogromną robotę w makijażu. Wystarczą dwa cienia na oku i pasek sztucznych rzęs i wyglądamy od razu jak milion dolarów. Ale przy większych wyjściach zdecydowanie wolę kępki. Kępki, które wyglądają naturalnie. Mam pewność, że nic się mi nie odklei, ponieważ przyklejam dosłownie na taką sporą ilość kleju jedną kępeczkę i wiem, że jak ona się już przyklei do tego mojego oka, to będzie tam siedziała w tym miejscu aż do czasu, kiedy zrobię sobie demakijaż. Także mam gwarancję, że nic mi się nie przemieści, nic mi się nie odklei i dlatego wybieram ten sposób na zagęszczenie i przedłużenie rzęs. Taką przeżyłam szkołę przetrwania i dużą lekcję przyklejania rzęs podczas mojego ślubu, kiedy zdecydowałam się na to, że jednak przykleję sobie kępki i poszło mi całkiem nieźle. Myślałam, że będę miała z tym problemy, że będzie ze względu na stres, oczywiście mi się trzęsła ręka, ale udało się. Byłam sama zdziwiona, że było to nawet łatwe zadanie. Ja swoje rzęsy mam piękne, długie, gęste i tak naprawdę potrzebuję niewielu tych kępek, żeby zrobić sobie tak zwane oko, żeby to oko wyglądało jeszcze na piękniejsze, na większe. Także jeżeli jesteście ciekawi mojego sposobu przyklejania sobie samemu kępek, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Także co będzie nam potrzebne do dzisiejszego tutorialu? Tusz do rzęs, ja wybieram tusz do rzęs, który ostatnio używam, jest to tusz do rzęs nowość z L'Oreala, klej do rzęs oczywiście i mam tutaj trzy długości kępek. Są to akurat kępki marki Clavier, które kupiłam podczas targów Beauty Forum. Nie znałam wcześniej tych kępek, jest to polska marka, ale od razu bardzo mi się one spodobały ze względu na swój konkretny i piękny skręt. Czasami miałam problem z aplikacją kępek na moim oku ze względu na to, że moje rzęsy są pięknie podkręcone naturalnie i jeżeli aplikowałam właśnie kępki o mniejszym skręcie, efekt był niestety niekoniecznie ładny, ponieważ tamte kępki się zdecydowanie mocno wyróżniały od mojego naturalnego skrętu. Także bierzcie to pod uwagę, jeżeli będziecie wybierać sobie kępki, żebyście dopasowali je do swojego właśnie skrętu naturalnych rzęs. Zaczynam od wytuszowania sobie rzęs. Jeżeli chodzi o aplikację kępek nam, sobie samej, zdecydowanie wolę najpierw wytuszować sobie moje rzęsy. Wtedy widzę, w których miejscach potrzebuję po prostu zagęścić je, aby wyglądały bardzo naturalnie. Jeżeli robię makijaż na klientce, wolę tą odwrotną czynność, czyli najpierw przyklejam kępki, później tuszuję i scalam to wszystko tuszem do rzęs. Także zaczynam najpierw od pomalowania sobie rzęs. Staram się je bardzo dobrze, dokładnie wytuszować. Chcę uzyskać właśnie efekt najbardziej ekstremalnie wydłużonych i zagęszczonych rzęs. Bardzo ważne jest to przy tuszowaniu rzęs, żeby wytuszować nie tylko końcówki, ale przy samej nasadzie. Dlatego, że nie chcemy, aby te rzęsy przy samej właśnie skórze, przy samej powiece były jasne, żeby się odznaczały. I co jest ważne, kiedy decydujemy się na przyklejone kępki? Ważne jest to, żebyśmy wzdłuż linii rzęs namalowały sobie
kreskę. Ja tą kreskę namalowałam cieniami, czarnym cieniem, także mam już tutaj zagęszczoną tą linię rzęs. Jest to ważne jeszcze dlatego, żeby nam te wiązadełka z kępek się za bardzo nie odznaczały. Pomalowałam również sobie górną linię wodną w oku na czarno. Dolną mam jasną, górną mam na czarno i to też nam właśnie zagęszcza pięknie tą linię rzęs, żeby nie było żadnych takich prześwitów. Tak naprawdę malujemy rzęsy tyle razy, jaki efekt lubimy uzyskać. Ja zazwyczaj robię to dwa razy, przeciągam właśnie tuszem, czasami trzy, ale trzeci raz to już jest taki, żeby je wyczesać, tak? Żeby jeżeli coś mi się posklejało, to chcę to rozczesać, wyczesać. Możemy to robić również czystą szczoteczką, taką spiralką. Chyba ja tutaj sięgnę po tą spiralkę, ponieważ niestety mi się rzęsy na moim prawym oku skleiły. Jeżeli gdzieś pobrudzicie się tuszem, to bardzo ważne jest to, że wracamy do wyczyszczenia tego miejsca już po tym, jak ten tusz wyschnie. Nigdy nie robimy tego od razu, ponieważ rozmażemy sobie tylko ten tusz w miejscu, w którym byśmy nie chciały, żeby był rozmazany. Także jeżeli się to zdarza, a zdarza mi się to też często, to czekamy, aż ten tusz po prostu wyschnie. Rzęsy mam już wytuszowane. I teraz do aplikacji kępek będzie mi potrzebna oczywiście pęseta. Wybrałam sobie trzy różne długości kępek. Ze względu na to, że moje rzęsy są długie, wybrałam sobie rozmiar 13, 12 i 11. Tak naprawdę mam już wypróbowany, sprawdzony sposób aplikacji tych trzech długości kępek. Więc zaczynam od tych najdłuższych, od 13. I łatwym sposobem właśnie jest aplikacja kleju na opakowanie właśnie kępek, nie na rękę, bo możemy się gdzieś wymazać jeszcze tym klejem, więc przezorny zawsze zabezpieczony. I sięgam po kępki. Już Wam pokażę, w jaki sposób ja po nie sięgam. Zawsze łapię pęsetką kępkę od strony wiązadełka. Układam sobie tą kępeczkę na dłoni. Później sięgam za tak zwane nóżki. Maczam odrobinę kleju. I zazwyczaj ten klej maczam właśnie od spodu, nigdy na zewnątrz. Bardzo ważne jest to, żeby lusterko było ustawione nisko. Ponieważ przy takiej pozycji, jakbyśmy miały oczy zamknięte, najłatwiej nam jest z góry aplikować te kępki. Więc lusterko jest nisko. I przyklejam sobie kępeczkę od góry. Upewniam się, czy wszystko jest ok. Drugą stroną właśnie pęsetki. I sięgam po kolejną rzęsę. I te dłuższe kępki naklejam od zewnętrznej strony tak do środka. To zależy, jaki kształt oka chcemy uzyskać. Ja lubię ten kształt właśnie taki, gdzie mam te kępki, rzęsy po zewnętrznej stronie troszeczkę dłuższe i schodzę coraz krócej. Tak naprawdę, jak mam już wytuszowane rzęsy, ja długością dostosowuję się do tych moich rzęs, ponieważ zależy mi tylko i wyłącznie na efekcie zagęszczenia tych moich rzęs, a nie na wydłużenia. Także ja się sugeruję tutaj przede wszystkim długością tych moich rzęs. I kolejna kępka. I tak naprawdę jak już dojdziemy do wprawy, to będzie to robota po prostu na 10 minut przy obu oczach, więc możecie zauważyć, jak to wszystko wygląda. Cały czas sięgam po trzynastki.
ustawiam sobie lusterko naprzeciwko, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wygląda to bardzo fajnie. Czasami niestety trzeba się wpychać pomiędzy te sztywne, już pomalowane rzęsy, więc osoby, które zaczynają najpierw od naklejania kępek, mają zdecydowanie łatwiej. I myślę, że te trzynastki już mi wystarczą. Sięgam teraz po rozmiar numer 12, C12, to jest chyba skrętce. I będę je aplikowała na środkową część mojego oka. Mam już przyklejone kępki od środka do wewnątrz i została mi już tylko jedna długość, czyli sięgam teraz po jedenastki i przyklejam je od wewnętrznej części mojego oka. I jeszcze Wam powiem ważną rzecz. Ja zawsze wybieram klej Duo, ten niebieski, który jest przezroczysty. Ze względu na to, że czasami mogę się gdzieś dziabnąć w niepożądane miejsce, a on wysycha i robi się przezroczysty. Dlatego zdecydowanie wolę, jak klej wysycha mi właśnie i jest przezroczysty. Te kępki klawier są też fajne z tego powodu, że one mają płaskie wiązadełko, to raz, i tak naprawdę po przyklejeniu jest niewidoczne, oraz z tego powodu, że one się nie rozwalają podczas odrywania ich z pudełeczka. Także kochani, przyjrzyjcie się, jak wygląda oko z przyklejonymi kępkami, a jak wygląda oko tylko i wyłącznie z wytuszowanym tuszem. Przykleiłam sobie kępki na drugim oku i od razu czuję się lepiej. Czuję się, że jakbym miała te oczy tak mocno otwarte i mega, mega duże. Ja Wam się teraz jeszcze przybliżę, żebyście mogli zobaczyć z bliska, jak to wszystko wygląda. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film okaże się dla Was pomocny. Jeżeli się Wam mój film podoba, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.